No cześć, witam serdecznie w dniu dzisiejszym po raz kolejny. Spoglądając na kolegę Jarka, community kontrybutora Wota na Xboxie, nagrał również ten sam news o Xboxie, o War Thunderze na Xboxa. Poruszył tam kilka kwestii, na które mogę odpowiedzieć. Czyli myszka, klawiatura jest zagraniem na padzie. Jak najbardziej tak, ja również. Konsola jest to pad, nie myszka i klawiatura, prawda? Z tym, że jeśli chodzi o akurat War Thundera, no to nie jest to żadną hańbą, że gramy na klawiaturze i myszce, ponieważ są to serwery łączone, crossplay z graczami z PC-ta, którzy mają nie dość, że przewagę graficzną, wyłączają sobie wszystkie detale i widzą płaski stół, nie widzą wszystkich przeciwników lepiej niż my na Xboxie wymuszaną grafikę. Do tego grają na myszy i klawiaturze z bardzo dobrą czułością, bo tej czułości nie zaznamy w czołgach. Dlatego, że klawiatura, nie klawiatura, a myszka, nawet jak leciutko nią przejedziemy, to ona tak przeskakuje, ona tak jakby klatkuje. Nie ma tego płynnego ruchu, tylko jest taki rwący trochę. Rzecz kolejna. Będzie to crossplay, jeśli wyjdzie na Xboxa, to będziemy mogli grać tak. Xbox, PS4 i PC to będą trzy platformy połączone ze sobą i wszyscy będziemy się spotykać. Xbox z PS4, Xbox z PC-tem, PS4 z PC-tem i tak dalej, i tak dalej. Także to nie będzie odstępnych serwerów, że Xbox tam będzie na uboczu i będzie sam grał, tylko będzie grał Xbox, PS4 i PC. Rzecz następna to dotycząca Xboxa, jak i PS4. Słuchajcie, Xboxy mamy czarne faty, Xbox One S i Xbox One X. PS4 mamy faty, Xbox Slim i Xbox... Boże, co ja mówię? PS4 Fat, PS4 Slim i PS4 Pro. I teraz już Wam mówię. Od razu Wam mówię, iż grając na Slimce, czyli nowszym modelu Fatki, jeśli chodzi o czołgi, no niestety, ale Slimka nie daje rady i jest olbrzymie klatkowanie w grze. W pewnych momentach jest tak, że no rwie niesamowicie. I obawiam się tego, iż może być sytuacja podobna na Xboxie, że Xboxy faty czarne nie uciągną War Thundera, jeśli chodzi o czołgi. Ewentualnie może też nie uciągnąć Xbox One S i tylko płynnie pogracie na Xbox One X. Ale to już nie wiem, bo trzeba by było dobrze porównać Slimkę, jej bebechy, z S-ką, która jest mocniejsza, bo Slimka naprawdę nie dawała rady, jeśli chodzi o czołgi, i miejmy nadzieję, że to jakoś będzie zmienione, że chociaż te S-ki uciągną War Thundera czołgowego, bo w innym przypadku też no, to będzie tak słabo widziane na Xboxach, bo jeśli to będzie robione pod samego Xboxa X, co też na to wskazuje, to S-ki mogą tego nie uciągnąć. No i będzie problem. Także tutaj jeszcze spróbuję Wam pokazać pewne momenty, tylko że te momenty jeszcze nie są jeszcze takimi tragicznymi, które miałem poza streamami. Drzewa się łamały, upadały, nie wiem, 7 sekund, one się bugowały, wracały do swojej pozycji, po prostu nie dawała rady konsola Slimka z czołgami. I to jest normalnie odtwarzane, to nie, tutaj co zobaczycie przycinki, to nie jest wina internetu czy czegokolwiek. O, zobaczcie, o, płynnie idzie. Za chwilę znowu będzie przecinać, więc to bardzo przeszkadza, jeśli chodzi o grę. No tutaj wiadomo, jest jeden strzał, to nie jest wodrze, możemy sobie pozwolić na wyłapanie buły.
wygląda to tak, jak wygląda. Tu jeszcze mówię, tu jeszcze nie jest źle. Gdzie był ten moment? Chyba tu. Zresztą możecie sobie tu wpisać to, co jest napisane tytuł i sami sobie obejrzeć ten film. I zaczynają się ścinaczki takie. Tak więc, no, oby to działało na wszystkich konsolach dobrze. Bo jeśli mówię, będzie to nas pod samego X-a robione, no to będzie bieda. WOT, o, znowu błyszczynki. To WOT nie będzie miał znowu jakiejś tam, o, konkurencji zbyt dużej, bo no, na pewno mniejszość ma X-a. Są takie zakrzaczenia cały czas. To jest takie. Gdzieś to było też takie. To było grane na slimce. O, nie idzie płynnie, tak. I te wybuchy, to wszystko to jest takie. Takie na tym slim było słabe. Słabo to wyglądało. Ale nie mogę znaleźć tego momentu. W każdym bądź razie musicie mi uwierzyć na słowo, że no, cieniutko było. Cieniutko było na tej slimce, naprawdę było cieniutko. I były straszne zwiechy, także no. Zobaczymy, nie? Oby powstała konkurencja dla WOTA, może się obudzą, ale chyba się obudzą zbyt późno, więc. Dobra, to na tyle. Na razie.